Dzień dobry, dobry wieczór, cokolwiek jest pora, kiedy Państwo oglądacie ten program. Dzisiaj chciałem się pochylić nad rozwiązaniem końca wojny na Ukrainie. Tak naprawdę jest to wojna kolegialnego Zachodu i Chin. I tak naprawdę to, na czym zależy Zachodowi najbardziej, to jest to, żeby na tym wszystkim nie wygrały Chiny. A niewygranie Chin to jest również niewygranie Rosji. Natomiast ideą, która jest jako idea przewodnia, jest to, żeby ta Rosja całkiem nie spadła jako dojrzałe jabłuszko do chińskiego koszyczka. No i na tym tak naprawdę polega główny problem. To znaczy, że z jednej strony nie chcą za bardzo pobić Rosji, bo by to spowodowało to, że Rosja zostanie wasalem Chin i to jest mało ciekawe rozwiązanie dla Zachodu. Z drugiej strony sytuacja jest następująca, że wygrana wojna przez Rosję też nie jest niczym dobrym, no bo wtedy Rosja będzie stała u wrót NATO i będzie cały czas, że tak powiem, generowała jakieś problemy. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, że tak będzie, no to najlepszy dowód ma na przykładzie granicy białoruskiej z Litwą, z Łotwą i z Polską. To znaczy cały czas tam się coś dzieje, może to nie jest nagłośnione medialnie, natomiast tam cały czas coś się dzieje, jest cały czas taki wartki niepokój. Więc jak to, można powiedzieć, że to stanowisko Zachodu trochę oscyluje. Ono jest w tej chwili, w połowie 2023 roku, różne od tego, co było na początku. Początkowo wariantem, który był uważany za wariant minimum, ale że tak powiem satysfakcjonujący wszystkich, to jest to, że Rosjanie cofają się na granicę, nazwijmy to, kontrolowanych stref z lutego 2021 roku, czyli z początku obecnej gorącej fazy konfliktu. To był jakby pierwszy postulat. Drugi postulat, dużo ambitniejszy i wstawiony bardziej przez Ukraińców i kraje Europy Wschodniej, które jakby najmocniej kibicują Ukrainie jako najbardziej zainteresowane, to znaczy, żeby jednak to były granice z 1992 roku, czyli sprzed konfliktu z 2014 roku, to znaczy, że Rosjanie mają oddać wszystko. Osobnym statusem był status Krymu. To znaczy, była mowa również o wersji, że rok 92 minus Krym. I to były te warianty, które były, tak powiem, rozpatrywane. No i teraz oczywiście pojawia się pytanie, że tak powiem, co dalej. No i jako rozwiązanie w rejonie Morza Czarnego wydaje się, że najważniejszy członek NATO widziałbym następujący sposób, żeby Rosjan z Krymu wysiudać. Przy czym może być to wysiudanie w wersji twardej albo w wersji miękkiej. No w wersji twardej to jest takie, że zamiast floty czarnomorskiej rosyjskiej w Sewastopolu stacjonować będzie flota Stanów Zjednoczonych. I to, aczkolwiek uważam, że ten wariant jest raczej mało prawdopodobny. Albo wariant miększy, to znaczy, że oddziały rosyjskie na Krymie występować nie będą. Krym jest bardzo ważny dla Morza Czarnego i w zasadzie ten, kto kontroluje Krym, ten kontroluje Morze Czarne, więc wyraźnie widać, że jakby interesem Zachodu jest to, żeby Rosjanie tego Morza Czarnego nie kontrolowali. I wydaje się, że o ile, że tak powiem, Rosjanie mogą liczyć na jakąś, że tak powiem, sympatię ze strony Zachodu na zatrzymanie, nie wiem, części obwodu ługańskiego, o tyle myślę, że w tej chwili na to, żeby zatrzymali Krym, no to jest marzenie ściętej głowy, żeby odrosła. Krym wydaje się być o tyle kluczowy, że Krym jest legitymacją obecnie rządzącej w Moskwie ekipy, z którą nigdy negocjował nie będzie. I wydaje się, że sygnał dla
społeczeństwa rosyjskiego pod tytułem, że ta ekipa się nie sprawdziła, będzie taki, że oni właśnie zostaną z tego, że to Krymu wysiadali. Jak to będzie, że tak powiem, załatwione i w jakiej wersji, to jeszcze zobaczymy. No jest oczywiście jeszcze cały czas kwestia Rosji właściwej. To znaczy to, na czym zależy Zachodowi, to to, żeby część syberyjska, że tak powiem, utrzymała się przy macierzy. Natomiast zdecydowanie, że tak powiem, tutaj sympatyczniejszy i miększy stosunek jest w stosunku do innych części Rosji. Nie wiem, co będzie z rejonem białgorodzkim, gdzie tam były te różne rajdy tych Rosjan, że tak powiem, współpracujących z Ukraińcami. Myślę, że może się posypać północny Kaukaz, to znaczy Czeczenia i Dagestan. Być może coś jeszcze. Bardzo dziwnym elementem, że tak powiem, w tej całej układance, który jest nie do końca zrozumiały, to jest Gruzja. To znaczy wydawało się, że Gruzja jest krajem najbardziej jakby chętnym do integracji europejskiej, do należenia do Zachodu. Z drugiej strony elity gruzińskie rządzące Gruzją obecnie postanowiły robić biznes na kontaktach z Rosjanami. No i w tej chwili Gruzja robi jako taki rodzaj, trudno powiedzieć, takiego okna wystawowego Zachodu i bramy. To znaczy ona się mniej więcej tak zachowuje jak dla starszych części Polaków, którzy mogą to pamiętać, to znaczy Austria w czasie komunizmu. To znaczy Austria była tym krajem, gdzie można było pojechać bez wizy, to bo tak naprawdę na polski paszport można było wjechać do trzech krajów poza demoludami, to znaczy można było wjechać do Austrii, do Szwecji i do Berlina Zachodniego. No i wydaje się, że taką właśnie rolę, jaką Austria pełniła dla krajów naszej części Europy, w szczególności dla Polski jako do największego kraju, pełniła Austria, to podobną rolę w tej chwili dla Rosji próbuje pełnić Gruzja. Zobaczymy, coś z tego wszystkiego wyjdzie, to wszystko jest jeszcze ruchome, natomiast wyraźnie widać, że jakby priorytety są takie, że jednak ci Rosjanie ten Krym mają opuścić i to jest jakby warunek brzegowy do tego, żeby się rozpoczęły jakiekolwiek negocjacje. Ja, że tak powiem, sukces wojskowy Rosjan na froncie ukraińskim w tej chwili już nie wierzę. Natomiast uważam, że zdobycie Krymu będzie bardzo trudne i co więcej, obawiam się, że na razie armia ukraińska nie posiada, że tak powiem, wystarczających sił i środków do tego, żeby zdobyć Krym. Być może będzie go w stanie zdobyć w razie, w przypadku, że tak powiem, udanej obecnie ofensywy, będzie go w stanie zająć na przykład na jesieni albo później. No wyraźnie widać, że toczące się walki, że tak powiem, na południu w rejonie Zaporoża są czymś, co jakby daje szansę, że tak powiem, na właśnie na pójście na południe, na Krym. Z drugiej strony wybuch w Tamie, w Nowej Kachowce spowodował to, że nie można przekroczyć Dniepru. Umownie mówiąc, poniżej miejsca tam w Nowej Kachowce, co powoduje, że całkiem spory kawałek frontu A jest wyłączony, B jest niezdatny do przeprowadzenia ukraińskiej ofensywy. Natomiast prawda jest taka, że w jesieni ta woda powinna wyschnąć i że wszystkim będzie można po tym terenie jeździć. No zobaczymy, co tam się będzie działo, jak to wszystko będzie wyglądało. Ale wydaje się, że kluczem do rozwiązania obecnego etapu konfliktu na Ukrainie jest Krym. I że dopiero zajęcie Krymu przez Ukraińców, siły pokojowe, że tak powiem, ONZ-u z walnym udziałem jakichś istotnych komponentów sympatyzujących z kolegialnym Zachodem, moim zdaniem będą tym, co
będzie tym elementem, który doprowadzi do tego, że rozmowy pokojowe zaczną się odbywać, nastąpi rozejm i jakiś będzie znajdowany modus operandi. To tyle więc w związku z powyższym, rozumiem, przy pełnej ekscytacji ostatnią ofensywą ukraińską. Kluczowe jest to, co się stanie na Krymie. Serdecznie dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam do subskrybowania kanału i do oglądania następnych odcinków. Serdecznie dziękuję, do widzenia, do zobaczenia, do następnego odcinka.